Dziękuję bardzo za zaproszenie na turniej. Jest to naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Miło popatrzeć, jak młodzież uczestniczy i rywalizuje na najniższym szczeblu i oby takich turniejów powstawało jak najwięcej, bo przez ten udział w takich turniejach można młodzież zachęcić na pewno do późniejszej przygody kariery z piłką nożną. Także gratuluję chłopakom, którzy biorą udział tutaj i cieszę się bardzo, że mogłem uczestniczyć w tym turnieju. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie pan grał jeszcze. Moja przygoda się zaczęła w Przemyślu w wieku 10 lat. Trafiłem też do klubu Polna Przemyśl, gdzie później w wieku 16 lat wygrałem już w zespole pierwszym, trzecioligowym. No i później poszło już dosyć szybko, bo Resowia Rzeszów, Iglopol Dębica, z Iglopolem awans do Ekstraklasy. Po Iglopolu 2,5 roku w Lechu Poznań, dwukrotny Król Strzelców. Kolejnie 2,5 roku w Legii Warszawa, wicekról Strzelców 2 razy. 2 tytuły Mistrza Polski, Puchar Polski, uczestnictwo w Lidze Mistrzów. Po Legii wyjechałem do Hiszpanii, do zespołu drugoligowego, z którym awansowałem do Primera División. Później w Primera División. Po powrocie do Polski dostałem propozycję ze Stanów Zjednoczonych, wyjechałem do Chicago Fire, z którym również zdobyłem tytuł Mistrza Stanów Zjednoczonych oraz Puchar Stanów. No i w 2000 roku wróciłem ponownie do Polski, gdzie trafiłem do Zagłębia Lubin. Po Zagłębiu jeszcze Pogoń Szczecin. Po Pogoni jeszcze była Wisła Płock, Amika, Widzew, także kilka tych klubów jeszcze było i w 2003 roku tak zakończyłem karierę przez kontuzję w wieku 37 lat. Ale myślę, gdyby nie ta kontuzja, to bym jeszcze chyba pograł wtedy dłużej. Ale tak już się skończyło i chyba na tyle. Także mogę wspominać, że przeżyłem bardzo miłą przygodę z piłką nożną. Dzięki piłce zwiedziłem sporo świata, także zachęcam młodzież do treningów, rywalizacji i mam nadzieję, że wielu z tych młodych chłopców pójdzie w moje ślady.